Kochają jazz i zabawę dźwiękiem podczas improwizacji. Zespół Five O'Clock Orchestra tworzą już 50 lat i mimo roszad w składzie grupy chcą grać przez kolejne lata. Swoje złote gody, czyli półwiecze muzycznej wspólnej przygody, jazzmeni świętowali w klubie Tori. Bardzo rzadko się zdarza, żeby jakikolwiek zespół, czy to jazzu, czy jakiekolwiek innej rodzaju muzyki, żeby miał 50-lecie. Dla miasta Częstochowa to jest taki bogaty, mocny punkt kulturalny. Zespół założył Tadeusz Orgielewski w 1969 roku. Ówczesny student Politechniki Częstochowskiej razem z kolegami z uczelni stworzył kwartet, a potem sekstet o nazwie Five O'Clock. Słowo orkiestra dodano w 2003 roku. Przez zespół, no przecież to jest dużo, dużo lat, przewinął się dużo wspaniałych muzyków. Jeszcze dawniej, kiedy rozpoczynałem moją drogę, wstępowałem na moją drogę muzyczną, nie spodziewałem się nigdy, że w moim zespole na przykład będzie grał Wojciesław Kamiński, na którego płytach ja się uczyłem jazzu, że będzie Dymitr Markiewicz. Na koncerty jazzmenów przychodzą tłumy osób, a zespół nosi miano kulturalnej wizytówki Częstochowy. Trzymam kciuki za tych ludzi, żeby dobrze służyli środowisku jazzowemu, żeby dobrze rozwijali zarówno zespół, jak i te wszystkie imprezy i przedsięwzięcia, które dzieją się w Częstochowie za ich pośrednictwem. Po części oficjalnej muzycy zagrali dla publiczności najpiękniejsze jazzowe utwory.